Wspaniale, drodzy, być pośród was podczas tego sobotniego nabożeństwa i przyjmijcie proszę wy zgromadzeni tutaj, wszyscy, którzy nas oglądają, takie najszczersze życzenia Bożego prowadzenia w tym nowym roku. Bożej opieki, bo bardzo potrzebujemy Jego opieki każdego dnia, Jego bliskości, Jego łaski, ale także takiego potężnego działania Ducha Bożego, aby wasze życie było pełne wszystkiego, co najlepsze i mogło też przyczyniać się, zachęcać innych, aby byli bliżej Pana Boga. Gdy spoglądam na te przepiękne kwiaty, które stoją tutaj na dole, to chciałoby mi się powiedzieć, witam w ten piękny wiosenny dzień, ale rzeczywistość za oknem, jak wszyscy mogliśmy dziś doświadczyć, jest nieco inna. Jest pięknie biało, prawda? Kiedy wczoraj wieczorem czy dziś rano spoglądałem na taką idealną biel, w moim sercu zawsze widok takiej przestrzeni pokrytej świeżym, białym puchem, śniegiem przywołuje ten fragment z Księgi Izajasza, z pierwszego rozdziału. Dobrze wam pamiętany i znany. Gdzie Bóg mówi, choćby grzechy twoje były czerwone jak szkarłat, jak śnieg. Wybieleją. Zawsze, kiedy widzę taki piękny, biały śnieg, taką przestrzeń, jestem wdzięczny Bogu. Jestem wdzięczny Bogu za ten cud, który czyni w życiu człowieka. Za cud niesamowitej przemiany, że największy brud dzięki Jego łasce może być usunięty i ta czysta, lśniąca biel, czyli czystość, uczciwość, szlachetność ludzkiego serca uczyniona. Chwała Panu Bogu za to. Drodzy, właściwie tak jak mogliśmy słyszeć również w tym piśmie, które kierowałem do wszystkich zborów naszej diecezji, ta druga część nabożeństwa to kazanie Słowa Bożego we wszystkich zborach i grupach, miejscach nabożeństw naszej diecezji dziś będzie na jeden temat, na ten sam temat. No nie każde będzie takie samo, ale na ten sam temat. Na temat Boga, który odpowiada na nasze modlitwy. Na temat Boga, który odpowiada na modlitwy wstawiennicze. Przygotowany został materiał, który mogliście znaleźć na swoich krzesłach. Modlitwa ma znaczenie. Dla każdego, abyście mogli zabrać ze sobą do swych domów i może dzisiejszego popołudnia przeczytać kilka naprawdę fascynujących artykułów, myśli dotyczących Boga, który odpowiada na modlitwy wstawiennicze. Na stronie diecezji możecie znaleźć ten materiał w wersji elektronicznej. Przygotowaliśmy też w diecezji pewne karty modlitwy. O tym powiem troszeczkę później, również dla was, abyście po nawet dwie czy trzy mogli skorzystać. A na stronie diecezji są one dostępne w wersji elektronicznej, gdyby ktoś taką kartę chciał mieć po prostu na swoim urządzeniu, telefonie czy innym urządzeniu aktywną do wypełniania, jest taka możliwość. Dlatego, że drodzy, tak jak gdy kończy się jeden rok, patrzymy na Boga z wdzięcznością, wyrażamy podziękowanie za Jego łaski, Jego pomoc i błogosławieństwa. Tak z drugiej strony u progu nowego czasu wyciągamy nasze ręce, licząc na to, że będzie nas strzegł od złego, że będzie prowadził, że będzie błogosławił, że będzie działał dobre rzeczy w naszym życiu. Czyż nie wyciągamy rąk z takim zamiarem do naszego Boga? A modlitwa ma znaczenie. I Bóg w odpowiedzi na modlitwę zmienia rzeczywistość. W tej pieśni, którą śpiewaliśmy na początku, o tej niezwykłej sile, z którą Bóg działa w odpowiedzi na modlitwę, która zmienia noc na dzień. Gdy więc słabniesz w życia bitwie, klęknij, pomódl się, bo modlitwa ma znaczenie. I niech Pan Bóg nam pobłogosławi teraz, gdy będziemy otwierali Jego Słowo. Niech apeluje do naszych serc i pomaga nam podążać za Nim z pełnym zaufaniem. Popatrzmy na początek na pewne migawki krótkie
fragmenty z wędrówki narodu izraelskiego z ziemi egipskiej do tej ziemi obiecanej. Kiedy spotykamy ten naród w momencie, gdy Bóg przyprowadza go do skalistego wąwozu u stóp Morza Czerwonego, u brzegu Morza Czerwonego. Znaleźli się tam ze względu na Boże prowadzenie. Ale kiedy szybko dociera do nich wieść, że droga jakiegokolwiek ratunku może być zamknięta, dlatego że zbliżają się w ich kierunku wojska egipskie, to chociaż niektórzy wołali wtedy do Boga, to co martwiło większość zgromadzonych tam osób, to martwiła ich trudna sytuacja, w której nagle się znaleźli. Martwiło ich niebezpieczeństwo, którego nagle doświadczyli. Martwiły ich zagrożenia. Ale to, co martwiło Mojżesza, to, że ludziom brakuje wiary. To, co martwiło Mojżesza, to, że gdzieś niknie zaufanie w Bożą opiekę i wprowadzenie tego, który przecież już tak wiele cudów, prowadząc ich, uczynił. To prawda. Tam nie było drogi wyjścia. Tam nie było drogi ratunku, jedynie Boża interwencja. Jedynie cudowna Boża pomoc. I Bóg otworzył drogę. Mojżesz modlił się, Bóg otworzył drogę przez morze, przeprowadzając ich na drugi brzeg. Mogli pójść tylko tą drogą, którą Pan Bóg otworzył. Lubię tą historię, bo jest ona niezwykłym obrazem zbawienia człowieka. Kiedy Bóg, okazując dobroć człowiekowi, doprowadza go w życiu do momentu, w którym nie widzi dla siebie nadziei, w którym czuje się grzesznikiem, w którym czuje się zgubiony i w którym nie widzi drogi wyjścia. Ale podobnie jak w tamtej sytuacji, jest taka droga, ale jest to droga, którą otwiera tylko Bóg. Jest to droga, którą przez krzyż otworzył Jezus Chrystus. Jest to droga zbawienia, droga wyjścia z tej sytuacji. Kiedy Bóg jedna człowieka z sobą, gdy szczęśliwie przebrnęli, gdy dotarli na drugi brzeg, w drugiej księdze Mojżeszowej w 14 rozdziale czytamy takie podsumowanie tej historii. 31 werset. Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach. Lud bał się Pana i uwierzyli w Pana i w sługę Jego Mojżesza. Kiedy szczęśliwie zostali przeprowadzeni przez Boga na drugi brzeg, co wypełniło ich serca? Wiara. Uwierzyli w Pana. Cóż, wydaje się, że dalej życie powinno układać się jak najlepiej. Że dalej powinni być tymi, którzy okażą już Bogu zaufanie w każdej sytuacji, skoro w takiej doświadczyli Jego pomocy, Jego ratunku. Ale kiedy patrzymy na rozdział obok, rozdział 15, to tam w 22 wersecie czytamy o wydarzeniu, które ledwie kilka dni później miało miejsce. Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali 3 dni po pustyni, a nie znaleźli wody. Tak liczny naród na pustyni bez wody. Ale zaraz, przecież Bóg uczy nas, że należy Mu ufać. Przecież On się nami opiekuje. Na pewno możemy się modlić, prosząc o Jego pomoc i On pomoże nam. Ale niestety większość przybrała inną postawę. W 24 wersecie czytamy, że szemrał lud, mówiąc, co będziemy pić? Ale niejako w konfrontacji do tej postawy braku zaufania,
niezadowolenia, mamy krótkie stwierdzenie, które opisuje inną postawę. Mojżesza, o którym czytamy w 25 wersecie, Mojżesz wołał do Pana. Mojżesz wołał do Pana. Dlaczego? Dlatego, że Mojżesz wiedział, że modlitwa ma znaczenie. Że Bóg w odpowiedzi na jego wołanie pomoże, pobłogosławi. Tak też się stało. Bóg dał w cudowny sposób wodę, która z gorzkiej została uzdrowiona i mogli wszyscy pić, wszyscy korzystać. Ale kolejną lekcję otrzymał naród Boży wtedy. Módlcie się, gdy znajdziecie się w sytuacjach, które wydają się ponad wasze siły. Ufajcie, że Bóg pomoże, że Bóg poprowadzi. Drodzy, kto doprowadził ich do tego miejsca, w którym zabrakło im wody? Widzieli słup obłoku i słup ognia, w którym Syn Boży prowadził ich. Może dzisiaj czasami patrząc na tamte wydarzenia mówimy, dziwiąc się, jak mogli, doświadczając tylu Bożych cudów, okazywać niewiarę, okazywać takie zwątpienie, szemrać. Gdybyśmy my byli na ich miejscu, na pewno postąpilibyśmy inaczej. Zdarza się wam czasem tak myśleć? Być może tak. I oby Bóg dał, że tak. Ale gdy dziś nasza wiara poddawana jest próbie, czy wystarcza nam cierpliwości? Czy przyjmujemy bez narzekania drogę, którą Bóg nas prowadzi, aby oczyszczać nasze serca i życie? Pan Bóg jest bardzo cierpliwy w uczeniu swoich dzieci dobrych rzeczy. 16 rozdział, nie będziemy czytać tej historii całej, ale opowiada o tym, że wkrótce zaczęli martwić się tym, że zapewne zabraknie im pożywienia. Bóg wyszedł naprzeciw tym potrzebom, dając mannę, która dostarczała pożywienia przez następne kilkadziesiąt lat. A w 17 rozdziale po raz kolejny doświadczają sytuacji, w której brakuje wody. Ale zaraz, przecież mieliśmy już doświadczenia w takich sytuacjach, prawda? Już wiemy, co należy robić. Na pewno nie podniesie się głos niezadowolenia, ale co zacznie robić naród? Może połączą się w grupy, będą się modlić, będą prosić, Panie, pomóż nam. Ty przecież działasz. Ale co czytamy w tym 17 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej? Czytamy, że znaleźli się w Refidim, gdzie nie było wody do picia, i drugi werset. I spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc, dajcie nam wody do picia. A Mojżesz odpowiedział, dlaczego spieracie się ze mną? Dlaczego kusicie Pana? Po raz kolejny, zamiast z ufnością modlić się o Bożą pomoc, ciągle brakowało tej ufności i raczej niewiara, narzekanie, niezadowolenie. A co robił Mojżesz? Jak czytamy w wersecie 4, i wołał Mojżesz do Pana. Jedna postawa w tej samej wędrówce, w tej samej drodze, w tych samych doświadczeniach, jedna postawa braku zaufania, niezadowolenia i druga postawa tego, który ufa, że przecież jest ze mną Bóg, wszechmogący. On pomoże. I wołał Mojżesz do Pana. Oby nasza postawa w codziennej wędrówce z Bogiem mogłaby być zawsze podsumowana podobnymi słowami jak postawa tamtego przywódcy, Mojżesza. I Bóg odpowiedział. I ze skały na tej suchej pustyni popłynęła rzeka wody, tak że wszyscy mogli skorzystać.
Ale Bóg w swej cierpliwości dalej chciał uczyć swój lud, że modlitwa ma znaczenie. I w odpowiedzi na modlitwy Bóg może uczynić wielkie cuda i rzeczy. I pozwolił na kolejne doświadczenie. W kolejnych wersetach tego 17 rozdziału, od wersetu 8 czytamy, że nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Bardzo dzikie, wojownicze plemię Amalekitów zaatakowało pochód narodu izraelskiego. Szczególnie tych, którzy gdzieś słabsi, zniechęceni może szli z tyłu. Co robi Mojżesz w takiej sytuacji? Z jednej strony, jak czytamy, Mojżesz rzekł do Jozuego: wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami, a jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Z jednej strony robi wszystko, co w ludzkiej sile zrobić można. Angażuje ludzi, którzy mają podjąć walkę, mają się bronić. Ale wie, że to nie wystarczy. Wie, że to za mało. I chociaż, jak czytam w wersecie 10, Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju, to Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt góry. Weszli na szczyt wzgórza, gdzie byli widziani przez cały naród, ale też widzieli to pole, na którym walczyli Izraelici z Amalekitami. Dopóki, jak czytam w wersecie 11, dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael. A gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli więc kamień, położyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce. Jeden z tej, a drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. I tak pobił Jozue Amalekitów, ich lud ostrzem miecza. Czy można było w bardziej wymowny sposób przekazać, iż modlitwa ma znaczenie? Kiedy z jednej strony pełne zaangażowanie, ale z drugiej strony mamy Mojżesza, Aarona, Hura i jego wzniesione do nieba ręce. W geście błagania, w geście prośby: Panie, potrzebujemy Twojej pomocy. I czytamy, jak długo trwało to wołanie, jak długo trwała ta modlitwa. Tam na polu walki przewagę miał naród Boży. Ale gdy ręce opadały, gdy ta modlitwa milkła, co się działo? Zwycięstwo przechylało się na stronę wroga. Cały lud patrzył na Mojżesza, który był na wzgórzu i widział tą zależność i uczył się, jak ważne jest w modlitwie wiary szukać Bożej pomocy. Odkrywamy tą samą zasadę w naszym życiu, drodzy przyjaciele? Że kiedy, może zwłaszcza gdy przechodzimy przez trudniejsze chwile, doświadczenia, gdy nasze ręce z ufnością wzniesione są do Boga, gdy nasze serca wołają o Jego pomoc z wiarą, Bóg czy to zmienia sytuację, czy to może czyjeś nastawienie, jakieś złe okoliczności, a może nawet jeżeli musimy jeszcze przez jakiś czas pozostać w danej sytuacji, to Bóg dodaje nam mądrości, wytrwałości, cierpliwości, aby w tych zmaganiach odnieść zwycięstwo. Ale gdy zaniedbujemy tą bliską relację z Chrystusem, szybko możemy się przekonać, że to zwycięstwo zaczyna być bardziej po stronie złego. Na szczęście ta historia pokazuje nam również, że gdy ręce opadają, gdy zniechęcamy się, gdy może już brakuje nam siły, aby prosić w jakiejś sprawie, może mogę poprosić jeszcze kogoś. Mogę jeszcze, może w grupie przyjaciół powiedzieć: módlmy się razem.
Podtrzymujmy wzajemnie się, zachęcajmy i pomagajmy sobie, bo modlitwa ma znaczenie. Wspaniale jest wiedzieć, że są ludzie, którzy się o ciebie modlą, prawda? To jest wspaniałe. Jeśli wiesz, że jest ktoś, kto za ciebie woła, modli się, prosi. Wspaniale jest móc modlić się również za kogoś. Wiele osób chce, żeby się za nich modlić. Pamiętam, kiedyś odwiedzałem mieszkańców jednego z bloków w pewnym mieście, był już wieczór i to była ostatnia rozmowa tego dnia, kiedy szedłem do ludzi, aby porozmawiać z nimi o Panu Bogu, zachęcić ich do tego, aby czytali Słowo Boże czy książki, które o nim mówią. I podczas ostatniej rozmowy w tym dniu Bóg dał taki dobry, spokojny czas. Jego Duch działał na moje serce, na serce rozmówczyni, z którą rozmawiałem. I na koniec spotkania zaproponowałem, czy mógłbym pomodlić się o nią. Ta pani chętnie wyraziła zgodę, więc pomodliłem się w sposób prosty, ufnie powierzając jej życie, prosząc o błogosławieństwa dla niej, dla jej najbliższych. Kiedy wyszedłem, wróciłem do miejsca zamieszkania, a następnego dnia rano chciałem jeszcze odwiedzać dalej osoby, które mieszkały, więc następnego dnia rano zapukałem do następnych drzwi obok. I kiedy rozmawiałem z panią, która tam była, ona w pewnym momencie, widząc, że nasza rozmowa dobiega końca, powiedziała tak: ale pomodli się pan u mnie, bo u mojej sąsiadki to się pan pomodlił i u mnie też się pan pomodli, tak? Mówię, z przyjemnością się u pani pomodlę, aby Bóg i pani błogosławił, prowadził. Bo ludzie chcą, aby się o nich modlić, bo modlitwa ma znaczenie. Kiedy otwieramy list do Efezjan, rozdział pierwszy, to czytamy tam o tym jeden z wielu fragmentów, który pokazuje, że modlitwa, zwłaszcza modlitwa wstawiennicza również, ma jak najbardziej biblijne podstawy i biblijne uzasadnienie. Pierwszy rozdział i werset 15 oraz 16. Apostoł Paweł pisał do tego zboru tak: przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. Dlaczego ten wielki apostoł uznawał za słuszne modlić się o te osoby? Bo wiedział, że Bóg odpowiada na modlitwy wiary. W liście do Kolosan w pierwszym rozdziale i w trzecim wersecie znajdujemy takie słowa: dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze gdy się za was modlimy. A w dziewiątym wersecie tego pierwszego rozdziału listu do Kolosan apostoł dodaje: dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Mamy człowieka, który miał ogromne przekonanie co do tego, że warto się modlić o innych. Który przed Panem Bogiem otwierał swoje serce, prosząc: Panie, pomóż. Pomóż tej osobie. Pomóż tej osobie. Pomóż temu zborowi. Pomóż tym i tym osobom. Modlił się, bo wiedział, że Bóg w odpowiedzi na modlitwy wiary będzie działał, będzie prowadził. Pewna dziennikarka wracała bardzo późno do domu. Postanowiła pójść skrótem, taka ścieżka, nieoświetlony teren. W pewnym momencie usłyszała za sobą szybko zbliżające się kroki. Ktoś dogonił ją, chwycił, zaczął dusić jej własnym szalikiem, chciał wyrządzić krzywdę. W tym samym momencie, wiele, wiele kilometrów od tego miejsca, jej mama obudziła się, a jej serce wypełniało ogromne przekonanie,
że jej córka jest w niebezpieczeństwie i powinna się o nią szczególnie modlić. Uklęknęła i przez najbliższych kilkanaście minut modliła się o Bożą pomoc, o Bożą interwencję dla swojego dziecka. Modliła się do Boga, którego znała. Modliła się do Boga, któremu ufała. A potem spokojnie położyła się i zasnęła. W tym to czasie, w pewnym momencie ów napastnik zaczął rozglądać się dookoła, nasłuchiwać czegoś, a potem pędem rzucił się do ucieczki, zbiegając z tego zbocza. Dlaczego? Bo Bóg odpowiada na modlitwę wiary. I myślę, że szczególnie rodzice wiedzą o tym najlepiej, gdy wołają do Boga za swoje dzieci. Bo Bóg pomaga. Jakiś czas temu mój kolega, rozmawiając ze mną, powiedział: jest pewna osoba, która jest do mnie bardzo nieżyczliwa. I przez ostatnich kilka tygodni szczególnie modliłem się o tą osobę. Prosiłem, żeby Bóg jej bardzo błogosławił. Prosiłem, żeby Bóg jej dawał to, co najlepsze. Po kilku tygodniach spotkaliśmy się przy okazji pewnego spotkania i byłem zdumiony i zaskoczony wspaniałą atmosferą tego spotkania, życzliwością, takim innym nastawieniem tej osoby. Dlaczego? Bo Bóg zmienia rzeczywistość w odpowiedzi na modlitwę wiary. Ale może warto zadać sobie pewne pytania. To jak to jest? Czy Bóg nie błogosławi nam, nie pomaga nam, jeżeli nie modlimy się? Albo czy Bóg nie czyni wszystkiego, co najlepsze w życiu innych osób, naszych bliskich, znajomych, wtedy, kiedy my nie modlimy się? Czy Bóg jest uzależniony od naszych modlitw? To są ważne pytania, drodzy. Oczywiście, że nie. Pan, dobry Ojciec, błogosławi człowiekowi bez względu na to, czy on się modli, czy nie. Bo deszcz jego pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Słońce jego świeci na pobożnych i bezbożnych. Ale odpowiedzią na pytania dotyczące modlitwy wstawienniczej jest rzeczywistość, w której się znajdujemy. A to jest rzeczywistość wielkiego boju pomiędzy dobrem a złem. I Pan Bóg, chociaż czyni wszystko, co możliwe dla każdego człowieka, jak czytamy o Chrystusie, że to jest ta prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, to ze względu na szacunek dla wyborów ludzkich przyjął na siebie pewne ograniczenia i działa niejednokrotnie, biorąc pod uwagę wybory człowieka, jego chęć lub niechęć. Ale tak jak Pan Bóg szanuje to, że ktoś nie chce się modlić i może ogranicza w pewien sposób to Boże działanie, które mogło być wspanialsze i potężniejsze, tak Pan Bóg w pełni szanuje wybór tych, którzy chcą się modlić i którzy proszą za siebie lub za innych, działając w potężny sposób. Bóg wpływa na ludzi, ale nie przymusza. Bóg przekonuje, ale nie nagina. Bóg prowadzi i zachęca, ale nie popycha. I dlatego, że jesteśmy w tej rzeczywistości wielkiego boju, jest tak, jak choćby na ostatniej stronie tego materiału modlitwa ma znaczenie, możemy przeczytać. Częścią planu Bożego jest zapewnienie w odpowiedzi na naszą modlitwę wiary tego, czego Bóg nie udzieliłby nam, gdybyśmy o to nie prosili, szanując wybór, szanując wolę człowieka. To dlatego, drodzy, przypomnijmy sobie te słowa Jezusa Chrystusa, który mówi: proście, a będzie wam
dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. On w swych obietnicach zapewnia, że otrzymamy, że będzie nam dane, ale mówi, proście, szukajcie. To dlatego Jakub w swoim liście w 4 rozdziale, w 3 wersecie możemy przeczytać te słowa, kiedy pisze do wierzących, nie macie, bo nie prosicie. Drodzy, nie rozumiemy wszystkiego, co jest związane z modlitwą wstawienniczą. Nie wiemy, dlaczego pewne rzeczy dzieją się, a pewne nie. Nie wiemy, dlaczego wydawałoby się w dwóch niemalże takich samych sytuacjach, kiedy ktoś modli się o drugą osobę, w jednej sytuacji widzimy cudowne Boże rozwiązanie, a w drugiej go nie widzimy. Nie wiemy, nie rozumiemy wszystkiego, ale wiemy, że Bóg działa we wszystkim ku dobremu. Wiemy, że modlitwa ma znaczenie i czyni różnicę w życiu kogoś drugiego Bóg w odpowiedzi na twoją prośbę o tą osobę. W odpowiedzi na twoje wołanie za tą osobą. O pomoc dla niej? Może o nawrócenie? Popatrzmy jeszcze na pewien fragment z listu Jana. 1 list Jana. Fragment, który, drodzy, szczególnie, i to na koniec chciałbym podkreślić, wyrazić, szczególnie zachęca nas do tego, aby z wiarą modlić się o innych ludzi, których moglibyśmy przyprowadzić w swoim życiu do Pana Jezusa Chrystusa. 5 rozdział 1 listu Jana i od wersetu 14 do 16. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeśli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot. Apostoł Jan zachęca do modlitwy, która jest zgodna z Bożą wolą. I mówi, jeżeli widzisz kogoś obok, kto popełnia grzech, ale nie jest to grzech śmiertelny, czyli taka postawa zatwardzenia, odrzucenia zupełnie Pana Boga i zatwardzenia serca na Jego wpływ, ale mówi, jeżeli widzisz, że ktoś popełnia grzech, to co możesz robić? Modlić się. Możesz się modlić o tą osobę. A jeżeli tylko jej serce będzie otwarte, to zgodnie z tymi słowami, a Bóg da mu żywot. A Bóg da mu żywot. Drodzy, jakie mamy plany na ten kolejny rok? Jakie prośby przedstawiamy Bogu? O co chciałbyś się modlić, żeby Bóg dał ci w tym kolejnym roku, który otwiera przed tobą? Czy chciałbyś w tym roku modlić się o to, aby Bóg dzięki współpracy z tobą mógł przyprowadzić kogoś innego do Jezusa Chrystusa? Może to będzie twój syn albo twoja córka. Może twoi rodzice, może przyjaciele, może znajomi. Czy chciałbyś prosić Boga o to, nie tylko dzisiaj, gdy mówimy o tym, ale z taką postawą przeżyć cały ten najbliższy rok, prośby o zbawienie, o nawrócenie kogoś drugiego. Niewiele jest radości na tej ziemi, drodzy, które równają się z radością, gdy widzisz osobę, która oddaje swoje życie Bogu i wiesz, że Bóg przez ciebie działał dla jej zbawienia. Prawda? I to nie jest radość zarezerwowana dla pastorów, dla ewangelistów. To jest radość, którą Bóg chce dać każdemu swojemu dziecku. Byłoby wielką stratą nie doświadczyć tej radości, żyjąc z Panem Bogiem. Drodzy,
Przygotowane zostały pewne karty modlitwy. Znaleźliście je na swoich krzesłach. Możecie w wersji elektronicznej pobrać ze strony. One zawierają dwie strony. Na jednej z nich masz miejsce, aby może dzisiaj, gdy wrócisz do domu, gdy będziesz myślał, zastanawiał się, modlił, może wpisać kilka imion czy nazwisk osób, o które w tym roku tak intensywnie, tak szczególnie chciałbyś prosić Boga, aby pomógł ci je przybliżyć do Jezusa Chrystusa. Może nawet użyjesz dwóch takich kart. Na jednej będą to osoby z twojej rodziny, na innej znajomi, bliscy. Może niektóre miejsca pozostaną puste, bo będziesz prosił Boga, aby postawił na twojej drodze kogoś, kogo mógłbyś przyprowadzić bliżej Jezusa w tym roku. Żeby mieć tą radość. Miej taką kartę, może w swojej Biblii. I módl się wytrwale o te osoby każdego dnia. Ale na pierwszej stronie mowa jest o czymś więcej. Znajdziesz tam takie cztery hasła. Modlitwa, uprzejmość, duchowość, zaproszenie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli tylko i wyłącznie o kogoś się modlisz, nic nie czyniąc, to zapewne wkrótce przestaniesz się modlić. Ale módl się wytrwale o tą osobę. A kiedy modlisz się może kilka tygodni, okaż jej szczególnie uprzejmość, dobroć. Uczyń coś, co będzie miało pozytywny wpływ na jej życie. Podziel się czymś o treściach duchowych. Może to będzie jakaś książka. Kiedy modlisz się o kogoś przez wiele tygodni, może miesięcy, modlitwą wiary, to wiesz, że Bóg działa. I jeżeli wtedy przekażesz tej osobie coś o zbawieniu, o Chrystusie, to jest różnica, niż gdybyś to samo uczynił bez takiej modlitwy. I wreszcie zaproś na coś, na wydarzenie, które organizowane jest w Kościele, przez Kościół. Módl się i działaj. I patrz na Boże działanie. Dlatego, że częścią planu Bożego jest zapewnienie w odpowiedzi na naszą modlitwę wiary tego, czego Bóg nie udzieliłby nam, gdybyśmy o to nie prosili. Bardzo was proszę, skorzystajcie być może z tych kart modlitwy, aby tak bardzo intencyjnie, tak szczególnie modlić się o bliskie wam osoby. Gdy Symeon przyszedł do świątyni w momencie ofiarowania Jezusa, wypowiedział bardzo ciekawe słowa, kierując je do zgromadzonych tam, mówiąc o tym Marii, Józefowi. Mówiąc o Jezusie, powiedział: przez Niego upadnie i powstanie wielu. Z powodu Jezusa upadnie i powstanie wielu. Drodzy, to jest obietnica. To jest obietnica, że Bóg ma ludzi, ma dzieci swoje, które może dziś żyją jeszcze nie znając Chrystusa, dla których On nie jest jeszcze Panem i Zbawcą, ale twoje gorliwe modlitwy, twoje działanie dla ich dobra, na ich rzecz, może sprawić, że upadną u Jego stóp, błagając o litość i że powstaną, doświadczając Jego miłości, łaski i odnowionego serca. Ostatni werset, zanim skieruję też pewne słowa zachęty jeszcze do was, który chcę z wami przeczytać, jest zapisany w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 30 rozdziale. On opowiada doświadczenie jednej z żon Jakuba, Lei, Racheli, jej siostra Lea. Wielką tragedią Racheli było to, że nie mogła mieć potomstwa. Widziała swoją siostrę, dzieci, które przychodziły na świat. I w pierwszym wersecie 30 rozdziału czytamy tak. Rachela zaś, widząc, że nie urodziła Jakubowi dzieci,
zazdrościła swojej siostrze i rzekła do Jakuba: spraw, abym miała dzieci, bo jeśli nie, to wypadnie mi umrzeć. To musiało być niezwykłe pragnienie. Tak płomienne, tak gorliwe, tak pełne desperacji. Kiedy mówiła: jeżeli nie doświadczę tego, to chyba wypadnie mi umrzeć. Czy w tym nowym roku chciałbyś mieć takie duchowe dzieci? Tych, których przyprowadzisz do Jezusa Chrystusa. Tych, którzy dzięki Twojemu życiu, służbie przyjdą bliżej Niego, nawrócą się do Niego, oddadzą Mu swoje życie. Czy chciałbyś, aby podobne pragnienie, jak pragnienie wypełniające serce Racheli, było w Twoim sercu, pragnąc poprowadzić innych do Jezusa Chrystusa? Bóg w odpowiedzi na Twoje modlitwy będzie działał. Bóg pobłogosławi Ci radością. On uczyni wszystko, abyś i Ty odczuł to szczęście i aby dzięki Tobie inni byli zbawieni. Dzięki Twojemu zaangażowaniu i służbie, dzięki Twoim modlitwom. Drodzy przyjaciele, pozwólcie, ja chciałbym bardzo postawić Wam to pytanie. Czy chciałbyś w tym roku modlić się, aby Bóg pozwolił Ci przyprowadzić innych do Jezusa Chrystusa? Może jedną osobę? Czy chciałbyś wyrazić poprzez powstanie teraz to pragnienie? Jeżeli są osoby, które chciałyby o to prosić Boga, jeżeli są tacy, którzy chcieliby przed Bogiem powiedzieć: Panie, chcę w tym roku modlić się, a Ty pomóż mi przyprowadzić kogoś do Jezusa Chrystusa. Daj mi tą wielką radość. To powstań dla Boga, nie dla mnie. Niech Bóg widzi też Ciebie, widzi to pragnienie w Twoim sercu. Niech Bóg odpowiada i błogosławi Ci bardzo. Niech On sprawia, żebyś stał się uczestnikiem radości, która zawsze z nowonarodzenia jest wielką radością. Jeżeli jeszcze czujesz, że Bóg zaprasza Ciebie, abyś w ten skromny sposób mógł wyrazić Mu to pragnienie serca, to wołanie, które jest w Tobie: Panie, daj mi, bo jak nie, to będę cierpiał, to wypadnie mi umrzeć. Niech Bóg bardzo Tobie pobłogosławi. Chwała Bogu za to, jak wiele osób pragnie zaangażować się w tym roku szczególnie w modlitwę i w służbę dla zbawienia innych. Niech Pan Bóg, gdy wstaliście, szczególnie ogarnie Was swoim duchem, da Wam radość, moc, pokój i wszelkie błogosławieństwo, abyście za jakiś czas mogli powiedzieć: Boże, dziękuję za to, że mogłem być narzędziem w Twoich rękach, współpracować z Tobą i cieszyć się, widząc tych, których przyprowadziłeś również przeze mnie do Jezusa Chrystusa. Jego błogosławieństwo jest z Wami. Niech stanie się rzeczywistością każdego dnia. Amen.